Punkt 11 porządku obrad. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Podpunkt A. Zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatur na wakujące stanowisko w Radzie Miejskiej. Bardzo proszę, pani radna Fierek. Proponuję Henryka Sumionka. Dziękuję bardzo. Czy pan radny Henryk Sumionka wyraża zgodę na kandydowanie? Wyrażam. Dziękuję bardzo. Czy są inne kandydatury? Bardzo proszę, pani radna Robińska. Szanowni Państwo, powiem tak, nie jestem zdziwiona, raczej rozczarowana zachłannością na władzę koalicji rządzącej, zwłaszcza w zderzeniu z rzeczywistością. Mam tutaj na myśli co najmniej brak aktywności radnych. Zabrakło Państwu znowu kultury politycznej i takiej chęci zwiększenia w tej Radzie pluralizmu. Powiem tak, nawet w Sejmie, gdzie jedno ugrupowanie rządzi, wicemarszałkami są przedstawiciele również opozycji. Ja chcę podkreślić, że w tej Radzie są w tej chwili tylko dwa kluby. Widzimy gminę inaczej i nasza gmina. I myślę, że źle stało się, że Państwo nie uwzględniliście tego faktu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są inne kandydatury? Zatem kto z Państwa jest za zamknięciem listy kandydatur? Proszę o podniesienie ręki. Osiemnaście głosów za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden głos wstrzymujący. I mamy 17 głosów było za zamknięciem listy, 2 głosy wstrzymujące. Zgodnie z paragrafem 62 Statutu Gminy Czersk głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana na sesji spośród radnych. Projekt uchwały zakłada 3-osobowy skład komisji. Proszę zatem o zgłaszanie kandydatów do pracy w komisji skrutacyjnej. Bardzo proszę, pan radny Biliński. Zgłaszam kandydaturę pani radnej Basi Fierek. Czy pani radna Fierek wyraża zgodę do pracy w komisji skrutacyjnej? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne kandydatury. Bardzo proszę, pan radny Krzel. Zgłosił pan Krzysztof Przydacki. Dziękuję. Czy pan radny Krzysztof Przydacki wyraża zgodę na... Nie wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne kandydatury do pracy w komisji. Pan radny Deja, bardzo proszę. Pan Roman Kaszubowski. Dziękuję. Czy pan Roman Kaszubowski wyraża zgodę na pracę w komisji? Dziękuję bardzo. I jeszcze jedną osobę do pracy w komisji. Bardzo proszę, pan radny Adamczyk. Za kandydaturę Piotra Knitry. Dziękuję. Czy pan radny Knitter wyraża zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Czy są inne kandydatury do pracy w komisji? Kto jest za zamknięciem listy kandydatów do pracy w komisji skrutacyjnej? Proszę o podniesienie ręki. Osiemnaście głosów za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Jeden głos. Jeszcze raz, kto był za zamknięciem listy? Siedemnaście głosów za, kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał? Dwa głosy wstrzymujące. Bardzo proszę o uzupełnienie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia tajnego głosowania nad wyborem wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czersku o nazwiska wybranych radnych, czyli
punkcie pierwszym wybór przewodniczącego będzie po tym ukonstytuowanie się komisji pani Barbara Fierek, pan Roman Koszukowski i pan Piotr Kniter. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia tajnego głosowania nad wyborem wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czersku? Proszę o podniesienie ręki. Osiemnaście głosów za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie bierze pan udział w głosowaniu, tak? Dobrze, dziękuję bardzo. Głosowanie brało udział 18 osób. Kolejny punkt. Przyjęcie regulaminu przeprowadzenia wyborów w głosowaniu tajnym wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czersku na 17 sesji w dniu 22 marca 2016 roku. Przeprowadzenie głosowania nad wyborem wiceprzewodniczącego wymaga przyjęcia regulaminu tegoż głosowania. Każdy z państwa ma regulamin głosowania przed sobą. Czy trzeba go odczytać? Nie słyszę głosów za, więc proszę państwa, przejdziemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przeprowadzenia wyborów w głosowaniu tajnym wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czersku na 17 sesji w dniu 22 marca 2016 roku? Proszę o podniesienie ręki. Osiemnaście głosów za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. W głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Proszę państwa, ogłaszam może 5-minutową przerwę, ale z takim zamiarem na ukonstytuowanie się komisji i przygotowanie karty do głosowania. Przedłuży się do 10 minut może. Wznawiam obrady po przerwie. Komisja skrutacyjna jest już na sali. Proszę Komisję Skrutacyjną o informację, kto jest przewodniczącym komisji. Pan Roman Kaszubowski jest przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej. Informuję, że kandydat na wiceprzewodniczącego nie powinien brać udziału w głosowaniu w swojej sprawie. Proszę o oświadczenie radnego. Czy radny Henryk Cumionka będzie brał udział w głosowaniu? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Komisję Skrutacyjną o pokazanie, czy urna jest pusta, przejście po sali. O rozdanie karty do głosowania. Tak.
Bardzo proszę komisję skrutacyjną o wyczytywanie z listy. Proszę o podchodzenie, tak. Adamczyk, Benedykt. Wieniński, Zbigniew. Truski, Maciej. Daja, Maciej. Pierek, Barbara. Poczekamy, dobrze. Że ty jesteś. Żera, Jacek. Kaszubowski, Roman. Kniter, Piotr. Kobierowski, Grzegorz. Kropleczka, Lidia. Mięczka, Dorota. Niszewowski, Czesław. Pruski, Tomasz. Szytarski, Krzysztof. Ledzińska, Anna. Reszka, Krzysztof. Lopińska, Bogumiła. Zawiszewska, Lucyna. I dziękuję wszystkim za oddanie Na czas pracy komisji, to jest ustalenia wyników głosowania oraz sporządzenia protokołu, ogłaszam 10-minutową przerwę. Wznawiam obrady po przerwie. Poproszę komisję skrutacyjną o przedstawienie wyników głosowania. Protokół komisji numer 1/16 Komisji Skrutacyjnej z dnia 22 marca 2016 roku wybranej na podstawie uchwały numer 17/174/16 Rady Miejskiej w Czerwcu z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie powołania doraźnej komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia tajnego głosowania nad wyborem wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwcu na 17 sesji w dniu 22 marca 2016 roku. Komisja skrutacyjna w składzie: przewodniczący komisji Roman Kaszubowski, członek komisji Barbara Pierek, członek komisji Piotr Kniter. Stwierdza, co następuje. Liczba obecnych na sesji uprawnionych do głosowania radnych Rady Miejskiej w Czerwcu 19. Na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwcu zgłoszono kandydaturę radnego Henryka Sumienia. Liczba głosów minimalna konieczna do wyboru zgodnie z rozdziałem 1 paragraf 1 ustawy 8 niniejszego regulaminu 11. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 18. Liczba wyjętych kart z urny 18. 18. W nawiasie, gdyby liczba kart wyjętych z urny różniła się liczbą głosów, którym wydano kartę do głosowania, komisja poda protokół z pewną przyczyną jej niezgodności. To tylko uwaga. 6. Liczba głosów nieważnych 0. Liczba głosów ważnych 18. Liczba głosów ważnych bez dokonania wyboru też 0. Liczba głosów
ważnie oddanych za wyborem kandydata. 15, liczba głosów ważnie oddanych przeciw wyboru kandydata 3 i podpisy komisji. Wobec powyższego komisja sytuacyjna stwierdza, że na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czersku został wybrany radny Henryk Sumionka. Dziękuję bardzo. Jeszcze formalność, podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czersku. Bardzo proszę o komisję skrutacyjną o zajęcie miejsc. Uchwała numer 17 na 176 na 16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czersku. Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik ustaw z 2015 roku, pozycja 1515 ze zmianami oraz paragrafu 19 Statutu Gminy Czersk, Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W wyniku tajnego głosowania wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Czersku wybrany został pan Henryk Sumionka. Paragraf drugi. Protokół komisji skrutacyjnej z przeprowadzenia wyborów stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w biuletynie informacji publicznej. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czersku? Proszę o podniesienie ręki. 18 głosów za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Pan Henryk Sumionka nie głosował. W głosowaniu brało udział 18 radnych. Serdecznie gratuluję wiceprzewodniczącemu wyboru. Życzę dobrej współpracy z Radą. Zapraszam do stołu prezydenta. Ja może tylko chciałbym podziękować wszystkim radnym za głosowanie i za obdarzenie mnie tym zaufaniem. Postaram się w ramach tych prerogatyw, jakie przysługują wiceprzewodniczącemu Rady, spełnić po prostu oczekiwania wszystkich radnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Punkt 11 został zrealizowany.